paradę po prostu bardzo się cieszę, że ona w ogóle jest. Że parada jest, jest tego dowodem, że jest bardzo potrzebna. Potrzebna, jak pani widzi, ludzie chcą się integrować, ludzie chcą przyjeżdżać z małych miast do Warszawy. Jednoczymy się wiekiem, że możemy się bawić, że możemy, prawda, być otwarci, a jeszcze jedno, pokazujemy wszystkim, że parady takie mogą być radosne, bez agresji. Jest taki power, ja podziwiam, bo to jest większość pań i te panie, które ze mną maszerowały, to one nie były w stanie spokojnie iść, tylko przez cały czas tańczyły, przez cały czas podrygiwały. Powiedział, że jutro mają kolejną imprezę, która odbywa się na stegnach, na torach wyścigowych. W zeszłym tygodniu już były na jakiejś imprezie, także są pełne siły, pełne radości, pełne takiej pozytywnej energii, jest kogo czerpać. Ja mam dość chyba płuca, dość wydolne, jak do tej pory. Na razie nie narzekam, na razie nie choruję, więc to chyba świadczy o jakiejś mojej takiej odporności. Wie pan, co znaczy skrót POHP? POHP? Tak. Nie wiem. Jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc. A to już teraz nie wiem. Tak, zaraz panu powiem więcej. Czy pali pan papierosy? Nie. Wiedziałem, czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale ten skrót POHP nie był jeszcze utrwalony w mojej głowie, więc z przyjemnością sobie to utrwaliłem. Przed kilku laty miałem problemy z oddychaniem i ze świszczącym oddechem i wtedy okazało się, że to jest na podłożu alergicznym i jeszcze wtedy paliłem papierosy i to badanie spirometryczne spowodowało, że to był jeden z ważnych pretekstów, żeby rzucić palenie. Oczywiście to, że pracuję głosem, to był argument. Jeśli chcesz pracować, jeśli chcesz być zdrowy, zrób to badanie, no i nie pal.